odwodnienie ławy fundamentowej oraz ogrodzenia firmy Joniec. Ogrodzenie narażone jest na oddziaływanie niekorzystnych czynników, takich jak wilgoć z wód gruntowych i opadowych. Woda, która gromadzi się wokół ogrodzenia, jest dla niego bardzo niebezpieczna. Może uszkodzić fundament oraz całe ogrodzenie. Dlatego niezwykle ważny jest prawidłowo wykonany drenaż ogrodzenia. Na terenie płaskim rurę drenażową należy zainstalować wzdłuż całego fundamentu. Rura odprowadzi nadmiar wody zgromadzony w gruncie. Ścianę, przy której prowadzona jest rura drenażowa, należy zabezpieczyć izolacją pionową. Rurę drenażową i ścianę fundamentu obsypać żwirem lub innym materiałem przepuszczalnym aż do poziomu gruntu. Na terenie pochyłym, oprócz czynności opisanych powyżej, należy zamontować dodatkowe rury drenażowe w poprzek ławy fundamentowej, tak aby odprowadziła nadmiar wody. Należy przy tym pamiętać, aby ława nie utraciła właściwości konstrukcyjnych.